związanej z Antonem Bielewskim. Zawodnik bardzo doświadczony. Może zanim przejdziemy do przebiegu pojedynku, podobno była taka sytuacja, że Antoni Bielewski stracił przytomność w tej walce. No z tego co wiem, już minęło pół godziny, jak przechodziłem, to dalej widziałem go, że leży tam w punkcie medycznym na ostrym dyżurze, podają mu tlen i nie wiem, czy dochodzi do siebie, ale był taki plan. Nie wiem, czy widzieliście, mój menadżer Michał Pernak taki fajny filmik śmieszny zrobił o Krakenie i dzisiaj mam pseudonim Kraken. Druga runda właśnie, pierwszy raz, no to jest druga walka i drugi raz, bo pierwszy raz to drugi, jak twoje karnie? Mocno atakowałeś, to kosztowało cię nawet duże. Tak, przede wszystkim jest duża różnica, ponieważ z tak doświadczonym zawodnikiem każdy cios to był bardzo ciężki cios, który zadawałem, bo niestety w naszej kategorii wagowej jeden cios może powalić właśnie rywala na łopatki. I po pierwszej rundzie, kiedy Antoni zapomniał nogę, ja go uderzyłem podwydkowym, dostał, przyjął, wyprostował głowę, od razu sierpa lewego oddałem, po którym padł. Zostało 20 sekund do końca i tam można powiedzieć, że naprawdę bardzo mocno chciałem uderzać, żeby go skończyć w tej pierwszej rundzie i to mi odebrało dużo zdrowia, ale jako doświadczony zawodnik nie pokazywałem tego w ogóle w mojej przerwie. Cały czas starałem się właśnie pokazywać to, że jestem świeżutki, że jestem głodny dalej, dalszej bitwy, żeby tak naprawdę on mięk z minuty na minutę, co było widać, że po prostu po nawet pierwszym jakimś tam mocniejszym uderzeniu widać, że on się cofał, się bał wchodzić w wymianę i poczuł jednak to może gdzieś tą taką brutalną siłę były do zapaśnika. I szybki awans dla ciebie, no bo jednak ktoś z rekordem jak ty, jeszcze przed chwilą 1-0 i prawie 50, ale to naprawdę to jest szybki awans. No powiedziałem przede wszystkim, rekordy nie walczą, tak? Ja nawet kiedyś może będę miał nie wiadomo jaki rekord, wyjdzie świeży zawodnik, który jest młody, głodny sukcesu, naprawdę jest świetnym zawodnikiem, który naprawdę też rozwija się i też mogę się naciąć na jego styl i przegrać tą walkę, także ja powiedziałem, no przede wszystkim wiek, ilość stoczonych walk to tylko było na minus Antoniego. Ja jestem młodym zawodnikiem, który się rozwija i cały czas będę szedł do przodu. To nie będą walki, które będziemy stać i przez jedną rundę nie będziemy zadawać po jedno, dwa ciosy. W moim stylu walki będą właśnie wyglądały tak jak teraz. Cały czas nabór do przodu, presja, agresja i będę próbował kończyć wszystkie walki właśnie przed czasem. Zapytam jeszcze, jak ty jako zapaśnik, bo Antek tam wszedł, to wiem, dwie nogi dosłownie i obalił. Czy to jest dla ciebie jakiś taki, no nie wiem, jesteś zapaśnikiem, to jest twoja gra generalnie, to ty powinieneś zrobić, tak? Czy ja przede wszystkim nie powinienem tego robić, bo nie jestem zawodnikiem stylu wolnego, ale te nogi powinienem wybronić, to faktycznie. No wiadomo, to jest walka, chwila zaskoczenia. Bardziej tutaj myślałem, że Antek jak znowu się pochyli, będzie próbował swoimi cepami rzucać w moją stronę, dlatego też może tych nóg nie wybroniłem. Z jednej strony trochę nie boję się tego, że spadam do parteru, a z drugiej strony było to widać, że jednak on potrafił tą, można powiedzieć, gardę przejść, zajść za plecy i dużo mu nie brakowało, żeby tam w jakiś sposób nie skrzywdzić, no ale nie poddałem się i to chyba było najważniejsze. Było łatwiej niż się spodziewałeś? Może więcej zdrowia mnie to kosztowało niż się spodziewałem. Może nie wiedziałem, że walkę wygram, ale wszystko robiłem, żeby tę walkę wygrać. W momencie, kiedy ty wiem, że chcesz walczyć jak najczęściej, w KSW jest ciężko ze względu na ilość pojedynków, czy ty właśnie stricte będziesz się trzymał gal KSW, czy potencjalnie gdzieś tam patrzysz też w. Ja w ogóle o tym nawet nie myślę. Faktycznie jest tak, że jedną walkę robi się co 5 miesięcy, co pół roku. Z jednej strony, będąc młodym zawodnikiem, który potrzebuje się rozwijać, powinien mieć tych walk jak najwięcej, tak? Z drugiej strony, patrząc na to, w jaki sposób przyszedłem, kiedy przyszedłem do KSW jako wybitny sportowiec, były zapaśnik, medalista olimpijski i potrzebny mi jest ten czas między walkami, żebym właśnie w klubie mógł rozwijać swoje umiejętności i z walki na walkę właśnie raz na te 4 czy 5 miesięcy, czy tam pół roku przychodzić i pokazywać coś nowego i zaskakiwać swoich rywali. Mówię, tutaj dużym moim plusem było to, co nawet sam Antek powiedział, że nie wie się czego po mnie spodziewać, nie wie jak się ze mną walczy, bo widział tylko jedną walkę, która trwała półtorej minuty i tak naprawdę były tam trzy łokcie i jedno kolano. No tutaj mogłem pokazać, że biję kolana, że potrafię boksować, potrafię kopać, także potrafię kontrolować w parterze i też tam bić. No tu także tu wszystkim tym go zaskoczyłem i chciałbym co walkę moich przyszłych oponentów zaskakiwać czymś nowym. Jest jakiś rywal już na celowniku?
Nie, nie rozmawiałem, nie myślałem, nawet o tym teraz nie myślę. Chciałbym wypocząć, spędzić z rodziną święta i pojechać sobie na jakieś wakacje. A propos Damiany, tych kolan, czy te latające kolana to staną się twoją flagową techniką? Przede wszystkim moja mocna budowa nóg i dynamika po zapasach, dobry jumping, to jest moja mocna broń, ponieważ dużo zawodników, jak nie ma miejsca, żeby się cofnąć, no niestety musi się pochylać, tak? Musi się pochylić, żeby te ciosy jakoś obronić, tak jak Antoni to robi. To był główny plan, żeby próbować 2-3 ciosy wyprowadzić i na jego pochylenie wypróbować technikę właśnie jakimś uderzeniem z kolana i miało być to właśnie kolano albo po przekroku, albo z wyskoku, co było widać, że próbowałem to robić, a jedno nawet bardzo dobrze weszło. Damian, jeszcze fani MMA obawiali się, jak zapaśnik będzie zachowywał się na plecach, jak będzie się czuł na tych plecach. Był tam taki moment, że ty z tych pleców ładnie się przewinąłeś, tak, do klęku i tam nawet poszedł taki komentarz chyba Jurasa, że brutalna siła, techniki się nie boi, ty praktycznie pół klatki przeszedłeś, że tak powiem, nie, może nie technicznie, na czworakach razem z chmielem na plecach, no to coś, to było coś niesamowitego. Widać, że siłowo jesteś do tych pojedynków przygotowany fantastycznie. Przede wszystkim to ja siły to już długo nie robię. Tą siłę to ja miałem dużą w zapasach, ale ona właśnie przeszkadzała mi w walkach MMA, ponieważ za duże miałem swój budulec mięśniowy i to przeszkadzało, więcej tlenu trzeba było robić. No ale tak, ta siła jednak została. Było to widać, że w ogóle nie sprawiało mi to żadnego problemu, że mam go na swoich plecach. Słyszałem tylko z narożnika Damian do siatki, bo tam dużo lepiej jest bronić i wstawać. Co do pleców. No nie jest fajnie leżeć na plecach jeszcze z zawodnikiem, który tak naprawdę ma bardzo dobry parter, bo jak było widać, on sobie, można powiedzieć, bez większego problemu przeszedł to. Gdybym został na plecach, raczej by mnie bił i by mnie ubił. Szybki most, szybkie wyjście, jak był za moimi plecami, tylko starałem się wyciągnąć jedną nogę właśnie z jego uchwytu, który tak naprawdę bardzo dobrze zapiął, żeby mnie zdusić, ale jak wykonałem tą pracę, wypiąłem tą jedną nogę, jego noga się właśnie wypięła, to wiedziałem, że to jest chwila, w której ja mogę wyjść za niego i to było widać. Wyszedłem, skontrolowałem i biłem do końca, tak żeby sędzia przerwał. Damian, święta we Wrocławiu czy w Warszawie? Święta w Warszawie zaplanowaliśmy co roku, z moją żoną zmieniamy miejsce, raz u nas jest, raz u rodziców z jednej strony, rodziców z drugiej strony, gdzieś tam u cioci, także jest, moja rodzina została, znaczy moja rodzina, moja żona z córką zostali w Warszawie, jutro wracamy do Warszawy i święta spędzam w Warszawie.